Witajcie na kanale sklepu internetowego i stacjonarnego www.v-slot.pl. Dzisiaj mam dla Was taki szybki film. Może on być trochę chaotyczny, ale mam dosłownie kilka minut, zanim koledzy z zespołu V-slot przyjdą i będzie tutaj taki dźwięk, taki hałas, że niestety, ale nie będzie możliwe nagrywanie z dźwiękiem. A myślę, że to będzie przydatny film dla wielu osób. Ten film jest jakby uzupełnieniem naszego artykułu na blogu, link znajdziecie w opisie, i dotyczy on podłączenia silnika krokowego do sterownika. Film i artykuł powstał m.in. dlatego, że pod naszymi filmami, gdzie na przykład pokazujemy, jak podłączyć płytkę sterującą CNC X-Pro, czy jak podłączyć CNC Shield do Arduino, pod tymi filmami w prywatnych wiadomościach na Facebooku otrzymujemy wiele od Was zapytań dotyczących, jak podłączyć prawidłowo silnik krokowy. Mój silnik krokowy nie działa. Na czym polega to, że nie działa? Najczęściej opisujecie to, czy wysyłacie nam filmy, które obrazują silnik, który drży, nie pracuje tak jak powinien, który na przykład zmienia swój kierunek losowo, to znaczy mimo tego, że my w oprogramowaniu nie zmieniamy jego zmiany kierunku, to silnik kręci się w jednym kierunku, po czym zmienia swój kierunek losowo w dowolnym momencie. I jak się okazuje, 80% przypadków, właściwie w 80% przypadków, problem ma swoje źródło już przy podłączeniu. Jak wiecie, sterownik silnika krokowego ma złącza, które najczęściej są opisane A plus A minus, B plus B minus, i do tych złącz musimy podłączyć przewody silnika krokowego. W tym przypadku mamy też silnik krokowy bipolarny, czyli czteroprzewodowy, i najczęściej ten problem dotyczy właśnie tego silnika. Fajnie jest to, myślę, lepiej jest to zobrazowane na pewno, bo są rysunki silnika krokowego, takie schematy właśnie w artykule, ale wyobraźcie sobie, że w tym silniku są dwie cewki i któreś z tych przewodów tworzą parę, to znaczy początek, koniec, zamykamy obwód tej cewki, silnik krokowy dzięki temu, właściwie sterownik może dzięki temu sterować takim silnikiem krokowym. Tak w bardzo uproszczony sposób. Naszym zadaniem jest podłączenie tych przewodów, czyli do A plus A minus, podłączenie pary przewodów, które należą do jednej cewki. My musimy prawidłowo zidentyfikować, które z tych przewodów tworzą pary. Ja sam z własnego doświadczenia wiem, że kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę w ogóle z maszynami CNC, drukarkami i tak dalej, miałem w swoim warsztacie różne silniki krokowe i masę czasu zajęło mi szukanie schematów tak naprawdę do danego silnika krokowego, i często okazywało się, że oznaczenie przewodów na schemacie zupełnie było inne niż w rzeczywistości, co też powodowało powstanie wielu problemów i straty czasu. A tak naprawdę można to zrobić w prosty sposób. Są dwie metody, jak zidentyfikować te pary. Ja Wam pokażę dwie metody. Jedną za pomocą multimetru, a drugą dla osób, które takiego narzędzia nie mają. Jak to zrobić gdzieś w takim domowym, spokojnym zaciszu i zrobić to bez dodatkowych narzędzi. Oczywiście polecam metodę z multimetrem, bo jest pewna. Taki multimetr można kupić sobie, nie wiem, w Castoramie, Leroy, w jakimś sklepie elektrycznym, i on kosztuje tam 20-25 zł, a na pewno Wam się przyda jeszcze przy wielu innych czynnościach. Aczkolwiek, żeby nie przedłużać, multimetr ustawiamy sobie na test diody, to jest w tym miejscu, przesuwamy sobie tą strzałkę. Jak widzicie, na wyświetlaczu pojawiła nam się jedynka. Bierzemy dwie sondy. Teraz na czym polega test diody? W momencie, kiedy obwód jest zamknięty, stan na wyświetlaczu nam się zmieni i większość multimetrów zacznie piszczeć. Jak widzicie, teraz mam dwie sondy rozłączone, więc stan mamy na jedynce tutaj. Multimetr nie piszczy. W momencie, kiedy stykam te dwie diody, o, słyszycie, multimetr piszczy. I na wyświetlaczu teraz widzimy 0,0. Tak? Ten parametr, powiedzmy, dzisiaj jest nieważny, bo no tak naprawdę to jest taki, mam nadzieję, film dla osób właśnie też początkujących i nie będziemy tutaj wnikali we wszystkie szczegóły. To ma Wam zobrazować, jak za pomocą multimetru można dobrać pary przewodów. I teraz tak, które z tych czterech przewodów tworzą parę? Aby zidentyfikować te przewody, dotykamy sobie tą czarną sondą jednego losowego przewodu. On musi być cały czas połączony i możemy teraz losowo sobie dotykać pozostałych przewodów. W momencie, kiedy znajdziemy parę dla przewodu żółtego, czyli przewód, który
powinien być parą dla tego przewodu, to multimetr zmieni swój stan i zacznie piszczeć. No i tak dotykamy sobie na przykład czerwonego przewodu, stan się nie zmienił, multimetr nie piszczy. Dotkniemy sobie zielonego przewodu, tak samo stan się nie zmienił, multimetr nie piszczy. Dotkniemy teraz niebieskiego przewodu, jak widzicie, stan na wyświetlaczu się zmienił i multimetr piszczy. W tym momencie wiemy, że parę tworzą przewody żółty i niebieski i na przykład te przewody możemy sobie spokojnie podłączyć pod B plus B minus w naszym sterowniku silnika krokowego. Warto też się zawsze upewnić, czy pozostałe dwa przewody, bo tak powinno być, również tworzą parę. I w tym celu dotykamy sobie czarną sondą czerwonego przewodu i na przykład, no to naprawdę to nieważne, którą sondą którego dotkniecie, ale tutaj dla przykładu czarną sondą czerwony przewód, czerwoną sondą zielony przewód. O, i widzicie, tak samo stan na multimetrze się zmienił, tak samo jak i multimetr zaczął piszczeć. Więc te dwa przewody na przykład możemy sobie tam podłączyć pod, nie pamiętam co powiedziałem wcześniej, A plus A minus czy B plus B minus. Tak, i już w tym momencie wiemy, że te dwa, że parę przewodów tworzy, że parą przewodów jest czerwony, zielony i drugą parą jest żółty, niebieski. Oczywiście wiadomo, kiedy podłączymy, tutaj teoretycznie mamy pewność, że dobraliśmy odpowiednio parę przewodów i po podłączeniu do silnika, do sterownika krokowego wszystko powinno być ok, aczkolwiek jak wiemy, może też być jakaś awaria sterownika, kiedy byśmy te przewody na przykład przedłużali, możemy je przy podłączaniu przez przypadek gdzieś uszkodzić, przeciąć, przełamać i to nie gwarantuje w 100%, że już wszystko będzie ok, ale tak jak powiedziałem, w większości przypadków po prostu podłączacie na przykład żółty, czerwony jako para i to jest powodem właśnie tego, że nasz silnik później nie działa. No dobra, to teraz druga metoda, myślę, że ciekawa i nie wiem, ile osób tak naprawdę o tej metodzie wie, bo ja sam dowiedziałem się o niej dosyć niedawno, aczkolwiek jest ciekawa i nie wiem, czy będzie to dobrze widać na tym filmie. W momencie, kiedy nie mamy multimetru, wystarczy tak naprawdę, że wybierzemy sobie jeden losowy przewód i połączymy go z drugim przewodem. Zwróćcie najpierw uwagę, kiedy wezmę wał silnika, mogę go obracać dwoma palcami, spokojnie, nie czuję żadnych oporów większych i ten wał się obraca. W momencie, kiedy zetknę dwa przewody, które będą parą, poczuję opór na wale i on będzie przeskakiwał. Może usłyszycie delikatny dźwięk strzelania i jeżeli po połączeniu tych przewodów odczujecie właśnie ten opór plus usłyszycie ewentualnie ten dźwięk. Mówię, to nie zawsze się sprawdza, ale w większości przypadków, jak sprawdziliśmy tak, oznacza to, że znaleźliśmy parę przewodów. Biorę sobie niebieski przewód, czerwony, kręcę wałem i nie czuję żadnej różnicy między tym, jak one są rozłączone czy połączone. Czyli te dwa przewody wiemy, że nie tworzą pary. Wezmę sobie znowu ten sam niebieski przewód, zielony przewód, znowu obrócę wałem, nie czuję żadnej różnicy, czyli to też nie jest para. Teraz wezmę sobie żółty przewód i niebieski i zacznę obracać wałem. Nie wiem, czy słyszycie to stukanie. Jak widzicie, nie mogę już lekko obrócić tym wałem szybko, tylko muszę trochę więcej siły dodać. Jak widać i co mamy już potwierdzone z naszego wcześniejszego doświadczenia z multimetrem, żółty i niebieski tworzy parę przewodów. Jeszcze dla testu zobaczmy sobie żółty, na przykład żółty, czerwony. Ja tym wałem spokojnie obracam, nie słyszymy żadnego dodatkowego dźwięku. Ale że wiemy, że tak samo czerwony i zielony tworzą jeden obwód i tworzą parę, więc po zetknięciu ich znów czuję opór. Nie wiem, czy słyszycie, nie wiem, czy to będzie słychać na filmie, ale silnik ułożony na tej płycie słychać jak stuka. Więc to jest druga metoda identyfikacji par przewodów. Jak powiedziałem, mamy dwie. Z multimetrem, którą polecam, jest pewna, sprawdzona i szybka, albo drugą metodę, że tak powiem ręczną, gdzie dwa przewody z sobą łączymy, losowe i sprawdzamy, w którym momencie te dwa przewody zamkną nam obwód, dzięki czemu ten temat jest bardziej rozwinięty w artykule, dzięki czemu poczujemy opór na wale. Mam nadzieję, że ten film ułatwi Wam podłączenie silnika krokowego, znalezienie par przewodów silnika krokowego.
Zapraszam Was do śledzenia nas na naszych social mediach, czyli na Facebooku, na Instagramie, subskrybowania naszego kanału na YouTubie i oczywiście do odwiedzania naszej strony www.v-slot.pl, gdzie znajdziecie m.in. na naszym blogu wiele innych, mam nadzieję, przydatnych artykułów. Do usłyszenia i powodzenia!